Ja bym chciał teraz przywitać gości. I teraz listę mam przed sobą. Proszę Państwa, witam pana Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów. Witam panią profesor Barbarę Kudrycką, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Witam jego eminencję, kardynała Stanisława Dziwisza. Witam pana Pawła Grasia. Czy widzę pana Pawła Grasia? A jest. Witam pana Pawła Grasia, ministra w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Witam pana Stanisława Kracika, wojewodę małopolskiego. Panie Stanisławie, oddałem wszystkie swoje głosy, jakie miałem. 77 na pana. No i co? No, w przyszłym roku przyspieszymy wybory, dobra. I teraz zapraszam na scenę pana premiera Donalda Tuska. Teraz! Szczerze powiedziawszy, przygotowałem kilka poważnych słów, bo okoliczność jest nadzwyczaj poważna. Ale jestem pod takim wrażeniem powitania przez pana profesora Globisza nas wszystkich, że muszę pozbierać te wątki na nowo. I to... Panie premierze, za idiotę robię tu ja. Znaczy ja byłem absolutnie wytrącony jakby z rytmu i nie no fajne było, chociaż jak w pewnym momencie mi przerwał i powiedział idiotę, to ja tu miałem udawać, no to było rzeczywiście już dzisiaj, tak. To już było hardkorowe, ale mi pasuje, znaczy ja lubię ludzi, którzy mają mi poczucie humoru i genialny zmysł improwizacji. No wiadomo, kto to jest Krzysztof Globisz, więc tutaj można się było spodziewać kogoś przewrotnego, inteligentnego i nieszczypiącego się.